Siostra Róża Wanda Niewęgłowska, tercjarka dominikańska, urodziła się 6 listopada 1926 roku w Toczyskach, powiat Łuków. Od dzieciństwa naznaczona była charyzmatem cierpienia. W 5 roku życia zmarła jej matka. Jako sierota trafiła do domu dziecka w Lublinie przy ulicy Cichej 6. Później na stałe zamieszkała w domu opieki społecznej w Lublinie przy ulicy Głowackiego 26. Odwiedzało ją dużo osób. Miała dla nich wielką miłość bliźniego, a dla wielu spełniała uczynki miłosierdzia. W roku 1962 przyjęła biały szkaplerz tercjarzy dominikańskich wraz z imieniem Róża. W 22 roku życia została sparaliżowana. Paraliż utrzymywał się przez 40 lat aż do śmierci. Prawie zawsze przebywała w łóżku z nieustannymi cierpieniami i to było jej trwanie pod krzyżem. Dla zmiany pozycji ciała podpierała się łokciami, na których tworzyły się rany. Zmarła w opinii świętości 16 września 1989 roku ze słowami: Panie, pozwól mi pozostać pod krzyżem, z krzyżem i na krzyżu umierać. 16 września 2014 roku obchodziliśmy 25. rocznicę jej śmierci. Świadectwa lekarzy. Siostra Róża przeszła 9 operacji. Miała 4 zawały serca, ciężką astmę, kamienie w drogach moczowych, zapalenie nerek, chorobę wrzodową żołądka, częste wymioty, silne bóle głowy, wysoką temperaturę, nawet 41 stopni Celsjusza. Wielu leków nie mogła przyjmować, więc musiała cierpieć. W jednym z listów lekarz napisał: w jej organizmie dokonywały się dziwne zmiany. Zdawało się, że to już koniec, a tu nagle na naszych oczach następowała poprawa zdrowia. To był sygnał, że dzieje się coś niezwykłego. Widziałem setki osób, które przychodziły do siostry Róży prosić ją o modlitwę. Modliła się za te osoby w dzień i w nocy. Jako jej lekarz byłem świadkiem, jak wiele osób odwiedzających siostrę mówiło o łaskach Bożych otrzymywanych przez ich rodziny, dzięki jej modlitwie. Ja i moja rodzina również doznaliśmy wielu łask. Przyjeżdżali do niej ludzie z różnych stron świata, czego byłem świadkiem. Czytałem błagalne listy wielu osób potrzebujących jej pomocy. Zawsze wspierała ich modlitwą. Cierpiała bardzo. Jest to nie do opisania. Zawsze jednak była uśmiechnięta i pogodna. Zawsze miała czas dla innych, kosztem swojego zdrowia, mówiąc, że takie jest jej posłannictwo tu na ziemi. Uważam, jak i na pewno setki osób, które doznały Bożej pomocy przez stawiennictwo siostry Róży, że zasługuje ona na przez heroiczne życie na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. Pisząc o niej, czułem, że to nie jest sprawa ludzka, ale Boża. Doktor medycyny Krzysztof Włoch. Stan zdrowia siostry Róży był ciężki. Leczenie jej było bardzo trudne i skomplikowane. Pomimo wielkich cierpień, swoją chorobę znosiła spokojnie, a nawet umiała się uśmiechać. Gdy przychodziłem do niej z wizytą lekarską, zawsze były u niej osoby proszące o modlitwę. Wiele małżeństw prosiło ją o wstawiennictwo do Boga o dar macierzyństwa. Modlitwę i swoje cierpienia ofiarowywała za tych, którzy ją odwiedzali. Jako lekarz służyłem siostrze do chwili jej śmierci. Lekarz doktor nauk medycznych Andrzej Rolski.
powołana do cierpienia. Siostra Róża prosiła Jezusa o błogosławieństwo w apostolstwie cierpienia. Pragnęła dla Niego żyć i cierpieć. Napisała: Pan powołał mnie do wielkiego cierpienia. Oprócz wspomnianych wyżej chorób miała złamane żebro i obojczyk pęknięty kręgosłup, raka nerki oraz 3 razy przeżyła śmierć kliniczną. W notatkach napisała: Gdyby łóżko mówiło, powiedziałoby, ile na nim wycierpiałam, ale nikt o tym się nie dowie. Ciągłe przebywanie w łóżku w pozycji leżącej przez tyle lat i czekanie na służebną pomoc innych było dla niej umęczeniem i upokorzeniem. Po operacji chirurgicznej pozostawała w gipsie przez 18 miesięcy. Spowodowało to wielkie odparzenia ciała, które stały się dodatkowym cierpieniem. Przy odwracaniu na bok przez nieostrożność skręcono jej nogę. Cierpienia nazywała pocałunkiem Chrystusa. Przyjmowała je z miłością, a nawet ukrywała, aby nie straciły wartości nadprzyrodzonych. Gdy pytano ją, jak się czujesz, odpowiadała z uśmiechem: Samo zdrowie. Kiedyś powiedziała: Nieustanne moje cierpienia łączę z ofiarą Jezusa. Gdy jechała do Sitańca na rekolekcję, powiedziała: Mój krzyż cierpienia zabieram ze sobą. W ostatnich miesiącach podtrzymywano ją przy życiu kroplówkami i zastrzykami. W ciągu miesiąca otrzymywała ich bardzo dużo. Była tak skłuta, że ręce i nogi miała fioletowe, a zbyt cienkie żyły pękały od igieł, powiększając jej cierpienia. Ofiarna miłość. Miłość rodzi się w cierpieniu. Siostra Róża z miłością prosiła: Panie Jezu, gdy bardzo będziesz znieważany przez świat, proszę Cię, spocznij w moim sercu, żebym ja cierpiała, a Ty byś mógł odpocząć. Złącz serce moje ze swoim, niech razem uderzają we wspólnym rytmie. Czego nie będę mogła wyprosić modlitwą, niech dopełnię cierpieniem. Panie, umocnij mnie, prosiła, na 40. rok mojej drogi krzyżowej, abym mogła wypełnić Twoją wolę do końca i stała się całopalną ofiarą z miłości ku Tobie, żyjąc Twoim życiem. 40 lat pod krzyżem. Męczennica cierpienia modliła się za naszych księży, naszego papieża Jana Pawła II, duchowieństwo i cały Kościół Chrystusowy, a także za nasz naród. Panie, błagam Cię za naszą ojczyznę, nie na kolanach, ale na łokciach, na których otwierają się rany. Chciała przez nieustanne swoje cierpienia mieć pełny udział w zbawianiu świata. Wzór życia. Ludzie często narzekają, że mają coraz więcej zmartwień i cierpień, a brakuje im duchowego wsparcia. Tymczasem nieocenionym wzorem życia jest siostra Róża, która zawsze zgadzała się z wolą Bożą i chętnie przyjmowała każde cierpienie dla Jezusa. Potrafiła nie tylko cierpieć, ale i dziękować. Dziękować Bogu za dar cierpienia, bo wiedziała, że ono ma wartość zbawczą. Powiedziała: Swojego krzyża nie zamieniłabym na najlepsze zdrowie. W swoim pamiętniku napisała: Ja Jezusowi niczego nie odmówiłam i On też niczego mi nie odmówił. Kiedyś przyznała się, że modliła się do Pana Jezusa, aby przedłużył jej życie nawet za cenę dodatkowych cierpień, aby mogła wypraszać łaski Boże potrzebującym.
nam też chętnie może pomóc, zwłaszcza, że zapewniała: gdy odejdę, prosić będę Boga o miłosierdzie dla tych, którzy tego miłosierdzia potrzebować będą. Pani Elżbieta z Nowego Targu powiedziała: gdy mam jakieś trudności w załatwieniu spraw, zaraz zwracam się do siostry Róży i ona mi zawsze pomaga. Cudowne uzdrowienie. Pani Leokadia z Lublina ze swoim 14-letnim synem Mariuszem udała się na pielgrzymkę pieszą do Wąwolnicy. Po powrocie z pielgrzymki w nocy Mariusz poczuł się bardzo źle. Badania wykazały, że to był rozległy nowotwór jelit. Ratunku dla Mariusza nie było. Zrozpaczona matka udała się do siostry Róży z prośbą o wstawiennictwo do Boga. Siostra powiedziała, że syn całkowicie wróci do zdrowia. Poleciła, aby odprawić 3 msze święte, a za rok ma pójść wraz z synem na pielgrzymkę do Wąwolnicy, aby podziękować Bogu za uzdrowienie. Późniejsze badania jelit wykazały, że są całkowicie czyste i nie ma złośliwego raka. Mariusz żyje do dziś i jest zdrowy. O prawdziwości uzdrowienia z raka jelit zaświadczyło 8 osób, w tym 2 lekarzy, którzy znali Mariusza. Niech ten znak uzdrowienia stanie się zachętą do modlitwy o wyniesienie na ołtarze siostry Róży charyzmatyczki cierpienia. Informacje o łaskach otrzymanych ze wstawiennictwem siostry Róży, takich jak uzdrowienie duszy i ciała, uproszenie potomstwa matkom, zgody w rodzinie, dostania się na studia, pomyślne zdanie egzaminów, zebrała pani Kazimiera Sarnowska z Lublina. O siostrze Róży piszą: siostra Róża otrzymała dar Boży przewidywania różnych spraw ludzkich. Pani Aleksandra napisała: byłam na Monte Cassino we Włoszech. Kilka kobiet podczas mszy świętej bardzo głośno krzyczało. O tym wydarzeniu powiedziałam siostrze, a ona już to wiedziała, a nawet powiedziała mi, po której stronie ołtarza stałam. I to była prawda. Pani Leokadia z bliskimi osobami odwiedziła siostrę Różę. 2 zostały na dole, na korytarzu w domu opieki społecznej, a jedna z nich poszła zobaczyć, ile jest osób u siostry Róży, bo zawsze ktoś był u niej. Gdy weszła do pokoju, ona zapytała: dlaczego tamte 2 zostały na dole i nie przyszły razem? Pani Kazimiera, przełożona fraterni dominikańskiej, napisała: siostra Róża miała ducha proroczego. Pocieszała smutnych, strapionych i wątpiących. Pewnej matce przepowiedziała, że urodzi syna i spełniły się jej słowa. Dano mu imię Dawid. Charyzmatyczka cierpienia. Wiele osób uważa, że o siostrze Róży, charyzmatyczce cierpienia z Lublina, nie powinno się milczeć, bo milczenie będzie zakopaniem skarbu w ziemi, a modlitwa za jej wstawiennictwem będzie zapomniana. Dużo ludzi ceniło ją jako najdroższy skarb, bo ona swoimi cierpieniami wypraszała im łaski Boże. W dowód wdzięczności przynoszono siostrze mnóstwo kwiatów, aby w ten sposób podziękować jej za modlitwę i cierpienia. Im większe miała cierpienia, tym więcej łask wypraszała i coraz więcej ludzi przychodziło do niej, także nawet nie miała czasu na posiłek. Odwiedziny te były dla niej męczące, ale wszystkich chętnie przyjmowała i to było jej apostolstwo. Gdy obchodziła imieniny osobiście, składało jej życzenia około 120 osób. Na jej grobie zawsze są świeże kwiaty i zapalone lampki, a także ludzie zostawiają kartki z różnymi prośbami. Widać, że pamięć o niej trwa.
Jej ciało spoczywa na cmentarzu lubelskim przy ulicy Unickiej, sekcja 2, grób 20, po drugiej stronie szosy na vis-a-vis kaplicy cmentarnej. Starania o beatyfikację. Bóg w dobroci swojej dał nam siostrę Różę, aby orędowała za nami w niebie i była przykładem spełnienia Jego woli. Niech Róża pod krzyżem pomoże nam w przyjmowaniu cierpień, a także w zgadzaniu się z wolą Bożą. Ona za życia chętnie pomagała ludziom. Niech z nieba pomaga dalej. Dokumenty dotyczące jej osoby złożone są w kurii biskupiej w Lublinie i czekają na rozpoczęcie procesu informacyjnego. Obecnie ważną sprawą jest to, aby w mediach i przy różnych okazjach mówić o siostrze Róży, aby jak najwięcej ludzi ją poznało i modliło się o jej beatyfikację. Msze święte o beatyfikację siostry Róży są sprawowane w katedrze lubelskiej u ojców dominikanów na Starym Mieście w Lublinie, u księży Salezjanów przy ulicy Pawłowa w Lublinie, w kaplicy cmentarnej przy ulicy Unickiej w Lublinie i w bazylice w Niepokalanowie. Siostra Róża była w Niepokalanowie w 1975 roku. Przywieźli ją studenci KUL-u. Bardzo ceniła sobie modlitwę w kaplicy, gdzie święty Maksymilian modlił się ze współbraćmi. W Niepokalanowie ukazała się interesująca pozycja książkowa pod tytułem 40 lat pod krzyżem, siostra Róża Wanda Niewęgłoska, 1926-1989. Książka pod redakcją ojca Celestyna Napiórkowskiego, profesora KUL-u, ukazuje wiele tekstów siostry Róży oraz świadectw naocznych świadków jej życia. 228 stron, cena 15 zł. Książkę można nabyć w księgarni w Niepokalanowie lub pod numerem telefonu 46 864 21 71. www.wydawnictwo.niepokalanów.pl. Opracował brat Felix Grabowiec z Niepokalanowa, który siostrę Różę dobrze znał od 1975 roku.